Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Tak, słuchajcie, newsy od 15 do 31 sierpnia tego roku. Newsów się troszeczkę uzbierało, będzie deczko dłuższy film niż ostatnio, ale naprawdę myślę, że są warte wysłuchania. Szczególnie fajny jest temat, jeżeli chodzi o Microsoft, tak, bo parę rzeczy tutaj nam pomoże w Linuxowym świecie od nich. Dodatkowo FreeBSD dostało grant i to naprawdę bardzo, bardzo konkretny grant. Wiele, wiele innych rzeczy także. Gorąco zapraszam na film. Przy okazji dzięki za każde wsparcie, jakie oferujecie temu kanałowi. To także, jak coś, czemu nie? Co ja tu będę przedłużał? Oczywiście wersja moja lektorska, jak zawsze. No i co? Gorąco zapraszam na film. Mamy początek września, więc przedstawiam Wam newsowe podsumowanie drugiej połowy sierpnia w open source'owo Linuxowym światku. Newsy jak zawsze w miarę chronologicznie od najstarszego do najnowszego. A dodam, że wydarzyło się sporo, naprawdę sporo. Około 3 tygodni przedstawiłem Wam, jak spróbuje się pierwsza pre-alpha nowego systemu opartego na Linuxowym jądrze, a mianowicie Serpent OS wersji pre-alpha. 19 sierpnia pojawiła się zapowiedź od głównego dewelopera, czyli kolegi Aiki Doherty, i w ciągu kilkunastu dni na świat wyjdzie pełnoprawna alfa, jakkolwiek to brzmi. Aiki w wywiadzie dla portalu 9to5 Linux wspomniał m.in. o wprowadzeniu w Serpencie obsługi laptopów od firmy Framework. Są to laptopy do it yourself, gdzie można wymienić praktycznie wszystko i chodzi tu o pełną obsługę modelu Framework 13. Dodatkowo Serpent będzie miał wbudowaną obsługę Flatpaków dzięki pełnemu wsparciu Flathuba jako źródła instalacji dodatkowego oprogramowania. Poprawione zostanie wsparcie dla komputerów opartych na procesorach Ryzen oraz rozszerzy się ono na inne wcześniej niewspierane platformy. Co ciekawe, Aiki zapowiedział domyślne włączenie modułów NVIDIA OpenGPU dla kernela i obsługę sterowników 560. Dziwne, bo cały czas była zapowiadana blokada obsługi sterów NVIDIA, przecież ze względu na właśnie zamknięte sterowniki, tak? Ale uwaga, użytkownicy kart Intel i AMD otrzymają pełną obsługę stosu graficznego Mesa 24.2. A poza tym domyślnie włączone będzie tzw. Power Profiles Daemon i Switcher Control. Będzie także ulepszona obsługa SIGINT, ulepszona obsługa UDISC 2, ulepszona obsługa częściowych pobrań i obsługa instalacji pulpitu System 76 Cosmic Epoch wersji pre-alpha. Wygląda to całkiem ciekawie i oczywiście opis wszystkich zmian na stronie oficjalnej Serpent OS, gdzie gorąco zapraszam. Zostając nadal przy kartach, od zielonej firmy wydano nową serię sterowników 560 dla systemów Linux, FreeBSD oraz Solaris, a charakteryzuje się ona włączonym domyślnie otwartymi modułami jądra przy korzystaniu z NVIDIA Installer, tak? Czyli tym pobieranym ze strony NVIDIA i przy okazji przy wykorzystaniu kart typu Turing, Ampere, Ada Lovelace, Blackwell, Grace Hopper i sam Hopper przy okazji. Dodatkowo mamy obsługę VRR, czyli Variable Refresh Rate dla protokołu Wayland przy używaniu laptopów i mamy również poprawioną obsługę DRM KMS i Explicit Sync dla sprzętu sprzed architektury Volta. Niektóre błędy i problemy zostały naprawione, na przykład błąd powodujący, że niektóre wyjścia DVI nie działały z monitorami HDMI. Poprawiony błąd został również wpływający na użytkowników KDE Plasma podczas najeżdżania kursorem na aplety lub otwierania ich w trybie kompozytora Wayland, powodujący zawieszenie się plazmy. Także błąd powodujący zamieszanie się wyświetlacza podczas wyświetlenia okiem przy użyciu bezpośredniego skaniowania w Wayland. Także z wieloma monitorami zostało to poprawione. Więcej info? Strona NVIDIA między innymi. Kilkukrotnie podawałem newsy związane z pakietami biurowymi dostępnymi w Pingwinie, więc dziś kontynuacja tej małej mojej tradycji. Pojawia się wakacyjne wydanie LibreOffice 24.8, czyli, jakby ktoś nie wiedział, wersja sierpniowa z tego roku, bo jak wiadomo, około pół roku temu numeracja została zmieniona, żeby łatwo kojarzyć daty wydania, czyli 24 to jest rok, a 8.8 oznacza po prostu miesiąc. Najnowszy release to poprawa bezpieczeństwa danych i prywatności użytkownika poprzez dodanie funkcji
usuwaj informacje osobiste przy zapisywaniu i mamy tą funkcję dostępną w menu narzędzia, a tak w ogóle zapobiega ona eksportowaniu prywatnych danych do pliku lub wydruku drukarkowego albo PDF-a. Pojawia się także w tej nowej wersji nowy tryb szyfrowania dokumentu w formacie ODF, czyli chodzi tutaj o Open Document Format, który wykorzystuje klucz oparty na Argon 2ID, aby być bardziej odporny na ataki brute force. Nowości jest wiele i to w każdym z programów zawartym w pakiecie, więc jako że ja przedstawiam wam newsy skrótowe, wymienię tylko kilka rzeczy. W programie LibreOffice Writer ulepszono obsługę wielostronicowych tabel swobodnych oraz wprowadzono ulepszony nawigator z obsługą wstawiania odsyłaczy krzyżowych metodą przeciągnij i upuść. LibreOffice Calc definiuje teraz zakresy podczas eksportowania arkuszy do pliku PDF, wprowadza asynchroniczne wsparcie dla okna dialogowego ochrony arkusza, także poprawia lokalizację paska stanu i paska bocznego dzięki wielu widokom. LibreOffice Impress dodatkowo teraz wyświetla pasek narzędzi formatowania tekstu w drugim wierszu paska narzędzi podczas edycji pola tekstowego. Dodaje możliwość ustawiania domyślnej liczby slajdów wierszu w konfiguracji eksperckiej, przebudowuje szablony pochodzące od społeczności indonezyjskiej i znacznie szybciej otwiera pliki PPTX, które intensywnie korzystają z niestandardowych kształtów. Reszta nowości w ilości jeszcze większej. Zapraszam na oficjalną stronę LibreOffice. Teraz coś dla bardziej zaawansowanych userów Pingwina, tudzież osób często korzystających z jego właściwości multimedialnych przy użyciu m.in. na przykład zewnętrznych kamer lub osób, które tworzą treści wideo i audio. Słuchajcie, o co chodzi? O to chodzi, że wydano framework GStreamer 1.24.7. To wydanie nie wnosi praktycznie żadnych nowości, ale jest bardzo ważne ze względu na poprawki błędów, jakie ma na celu usunąć. Aktualizacja ta naprawia błędy zgodności pomiędzy plikami audio typu MusePack oraz Ape i odtwarzaniem animowanych GIF-ów przy wykorzystaniu najnowszego FFmpeg z serii 7. Słuchajcie, z wydania punktowego 7 GStreamera skorzystają na pewno wszyscy posiadacze, którzy używają Video for Linux, czyli V4L2. I powinni oni doświadczyć zdecydowanie większej stabilności przy wykorzystaniu interfejsów VAAPI. Więcej info o GStreamerze, strona projektu albo ich GitHub. 21 sierpnia od Intela pojawia się informacja o zakończeniu i zamknięciu projektu SVT-HEVC, czyli Scalable Video Technology for Havoc Encoder. W wielkim skrócie SVT-HEVC Encoder to rdzeń biblioteki kodera zgodny ze standardem HEVC, który zapewnia doskonały kompromis między gęstością a jakością i jest wysoce zoptymalizowany pod kątem procesorów Intel Xeon i Scalable Xeon, tudzież Scalable Xeon D. Można z tego wywnioskować, że był on głównie stosowany w wydajnych farmach renderujących i raczej nie miał żadnego wpływu na userów desktopowych, więc nic de facto nie stracimy. Intel z dniem zamknięcia przestaje też akceptować nowe patche, poprawki czy zgłoszenia błędów do tego projektu, ale pozostawia otwartą furtkę dla programistów chcących rozwidlić projekt. Słuchajcie, cały ten koder jest dostępny na licencji BSD, więc zainteresowanych programistów do rozwidlania jak najbardziej zapraszam do GitHuba Intela, gdzie można sobie takie kroki poczynić. Nieraz wspominałem, iż projekt Mozilla to nie tylko słynna przeglądarka czy program do poczty o nazwie Thunderbird. Fundacja jest zaangażowana w tworzenie wielu innych otwarto-źródłowych projektów. No i mamy teraz coś takiego jak grupa Mozilla OHO. Nie wiem jak to się dokładnie czyta. Jest ona znana z wielu eksperymentalnych projektów własnego autorstwa. No i słuchajcie, i od teraz do tych wszystkich projektów dołącza nam tak zwany Whisper File, który łączy system automatycznego rozpoznawania mowy Whisper od firmy OpenAI z projektem wewnątrz mozillowym, powiem to tak, czyli Llama File. Projekt WhisperFile ma na celu dostarczenie lokalnych, przyjaznych dla sprzętu dużych modeli językowych w jednym pliku wykonywalnym.
Możliwość lokalnego uruchamiania oprogramowania do transkrypcji może przynieść korzyści użytkownikom dbającym o prywatność, którzy chcą transkrybować audio lokalnie bez, ja bym to powiedział, tuczenia zewnętrznych algorytmów SI, tudzież AI, tak? Info o tym OHO na stronie OHO Mozilla, gdzie gorąco OHO zapraszam. Jak wiadomo, FreeBSD jest wydawane w kilku wersjach, a tym razem mamy tutaj update FreeBSD 13.4 i doczekało się ono wersji RC1, czyli Release Candidate, co oznacza pierwszy kandydat do wydania stabilnego, które powinno się pojawić już niedługo, bo na początku września tego roku. Cytując portal Foronix, FreeBSD 13.4 ma kilka drobnych aktualizacji systemu operacyjnego oraz poprawki sterowników. Mamy tutaj poprawiony sterownik sieciowy Intel Ice Ethernet i sterownik IRDRMA. Kompilator LLVM i Clang został zaktualizowany do wersji LLVM 18.1.5, a SQLite otrzymał wersję 3.46, a OpenSSH 9.7p1. W cotygodniowej wersji rozwojowej FreeBSD 13.4 RC1 znajduje się zmodernizowany zestaw pakietów na obrazach ISO. Słuchajcie, poprawka jest również poprawka naprawiająca błąd związany z poleceniem tail-f. No, poprawki w obsłudze zestawów danych ZFS także się tu znajdują. Dodatkowo poprawiono komendę added user i inne rzeczy. Więcej info na stronie FreeBSD. Kojarzycie system plików bcache.fs? Jest to projekt powstały w 2015 roku, a stworzył go Kent Overstreet, choć rozwija go oczywiście spora społeczność skupiona wokół tego bcache.fs-a, tak? Oficjalnie system został włączony do jądra Linuxa przy wersji 6.7, czyli w styczniu tego roku. No i niestety właśnie zaczęły się robić duże problemy. Słuchajcie, w sprawie tego bcache.fs-a interweniował sam Linus Torvalds, który wypowiedział się na liście mailingowej w sposób następujący. Tu zacytuję, uwaga, jest to tłumaczenie maszynowe. Oryginalny link do posta będzie pod filmem oczywiście, tak? No i teraz leci to tak. Nie, dość już tego, ostatnie pociągnięcie było już za duże. To jest za duże. Dotyka rzeczy niebędących bcache.fs i nie jest nawet zdalną regresją. W pewnym momencie tak zwane napraw coś po prostu zmienia się w rozwój. I to jest ten moment. Nikt przy zdrowych zmysłach nie używa bcache.fs i nie oczekuje, że będzie stabilny, więc każdy użytkownik jest stroną eksperymentalną. Łatki bcache.fs stały się czymś w rodzaju dużo rozwoju w trakcie cykli wydań, a nie przed nimi. Do tego stopnia, że zaczynam żałować scalenia bcache.fs. No to jest grubo. Jeżeli bcache.fs nie może działać rozsądnie w ramach normalnego harmonogramu wydań jądra, może nie powinno być go w normalnym jądrze. To się staje śmieszne. Podpisano Linus Torvalds. No to grubo się zaczęło robić, no to grubo. Ja sobie zdaję sprawę, że to tłumaczenie jest lipne trochę, ale myślę, że tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zna angielski, po prostu link jest pod filmem. Wszystko. Słuchajcie, teraz coś dla ludzi śledzących zmiany i nowości w architekturze ARM dla Pingwina. Od kilku lat projekt Mesa rozwija otwarto źródłowy sterownik dla układów graficznych z rodziny Mali. A nazywa się ten sterownik Pan Frost i początkowo był dostępny dla wydań Midgard i Bitfrost i wspomagał jedynie OpenGL, potem zaczął wspomagać jeszcze Glesa i GL-a. Cała architektura ARM Mali jest zastrzeżona, dlatego ekipa Mesa stosuje tak zwaną inżynierię wsteczną, aby zrozumieć zasady działania akceleracji w tym chipie. Od pewnego czasu rozwijana jest rozszerzona wersja sterownika o nazwie kodowej PAN VK, która ma sprzętowo obsługiwać akcelerację Vulkan oraz dodatkowo nową architekturę Valhal. Architektura Mali Valhal firmy ARM to jest skalarna architektura GPU drugiej generacji dla projektów GPU o wysokiej wydajności i efektywności. Valhal znajduje się w produktach Mali z serii G7XX jako ulepszenie w stosunku do poprzedniej architektury Bitfrost. Istnieje już architektura ARM Mali piątej generacji nazwana Immortalis.
z 2023 roku. Ale jeżeli chodzi o obsługę tego jako open source i tak dalej, to jeszcze długa, długa, długa droga przed hakerami i całą społecznością open source. Jeżeli dopiero mamy tutaj generację drugą albo trzecią. Jak swego czasu wspominałem przy review, jak to pięknie brzmi, PopOS 2404 Alpha i nowego pulpitu i ich przynajmniej epok, Rust Cosmic, jak to tam nazwać. Programiści System 76 postanowili, aby Cosmic stał się nie tylko pulpitem w ich dystrybucji, a także pojawił się w innych systemach Linuxowych. No i mamy, słuchajcie, tutaj kolejne distro, które umożliwia instalację bardzo wczesnej wersji Alpha ich środowiska graficznego stworzonego dzięki wykorzystaniu języka Rust. Arch Install, czyli skrypt instalacyjny w wersji 2.8.3, umożliwia od teraz wybór Cosmic Alpha jako środowiska desktopowego. Aby nie było łatwo, należy pamiętać, iż Cosmic Epoch to jest wersja Alpha. Powtarzam to już piąty raz, ale naprawdę to może być bardzo niestabilne i powodować problemy. I teraz jest śmiesznie, ponieważ żeby móc wybrać ten pulpit, należy dodać tak zwaną flagę Advanced przy uruchamianiu instalatora Archa. Myślę, że jest to bardzo dobry zabieg od deweloperów, bo naprawdę używanie takich wersji przedpremierowych, przedpotopowych albo potopowych, to może narobić wam mega bałaganu w waszym systemie, więc uważajcie, co robicie, nie? Arch Install 2.8.3 wprowadza również pewne poprawki w wyborze pakietów, refaktoryzuje część kodu BTRFS, dodaje tłumaczenie na język kataloński i również inne poprawki. Info GitHub projektu Arch Install, gdzie gorąco zapraszam. Czy mówi wam cokolwiek nazwa Xilinx? Poza takim środkiem na Tegres, na jelita, powiem to tak. Słuchajcie, ogólnie, no nie. Jest to firma, która powstała w roku 1984, odpowiada za zaprojektowanie i produkcję urządzeń FPGA. FPGA jest skrótem od Field Programmable Gate Array i jest rodzajem układu scalonego. Słuchajcie, dzięki temu inżynier lub projektant może zaprogramować go do produkcji, do wykonywania różnych zadań. Jest to w pełni konfigurowalne. Wracając do głównego tematu. AMD bodajże w 2022 roku wykupiła firmę Xilinx i zaczęło oferować szerzej tak zwane płytki ewaluacyjne, tudzież rozwojowe, aby przyspieszyć i ułatwić inżynierom budowanie różnego rodzaju projektów. Jedną z takich platform jest AMD Xilinx Kria. A pod koniec sierpnia 2024 roku Canonical nawiązał współpracę z AMD w celu zapewnienia obsługi systemów z rodziny Ubuntu właśnie na tej rodzinie płytek Silicon of Chip, on chip, przepraszam, SoC. Dzięki zestawom startowym AMD Kria System on Modules dla AI i robotyki, tudzież innych środowisk projektowych, AMD będzie bardziej teraz kierował użytkowników, aby ci korzystali z kompilacji Ubuntu niż innych ewentualnie platform programowych dostępnych dla tego chipa. W tej chwili dostępne są wyłącznie kompilacje Ubuntu Server w wersji 22.04.lts, ale prace nad Ubuntu 2404 już trwają. Będzie wprowadzona także obsługa kompozytorów i samego protokołu Wayland. Na dzień dzisiejszy obsługiwane płytki to Kria K24 SOMS, K26 SOMS, Zynku UltraScale Plus, MPSOC oraz Versal Adaptive SoC Evaluation Kit. Więcej info, technicznego info, AMD Xilinx, strona oficjalna. Wrócę na chwilę do krainy BSD, a to dlatego, że niemiecki fundusz inwestycyjny, Sovereign Tech Fund, ogłosił znakomitą wiadomość dla twórców i użytkowników FreeBSD. Jak wiecie lub nie, jakiś czas temu firma AMD ogłosiła, że pomoże twórcom FreeBSD nad opracowaniem kompletnego sterownika AMD IOMMU, aby system mógł lepiej obsługiwać ponad 256 rdzeni, a także ma być tam dodana integracja BHWe i inne ulepszenia dla serwerów AMD EPYC. Tym razem fundusz Sovereign zapewnił wsparcie finansowe dla FreeBSD w wysokości ponad 680 tysięcy euro w celu zmodernizowania infrastruktury FreeBSD. Cytując część pisu z blogu,
Słuchajcie, Sovereign Tech Fund z przyjemnością wspiera projekt FreeBSD, powiedziała Fiona Krakenburger, współzałożycielka STF. Ta inwestycja w krytyczną infrastrukturę cyfrową przyspieszy modernizację FreeBSD, zwiększy bezpieczeństwo i poprawi doświadczenie programistów. Powszechne rozpowszechnienie FreeBSD oznacza, że te ulepszenia będą miały daleko idący wpływ na globalny sektor publiczny i sektor badawczy, a także na użytkowników komercyjnych. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do jego ciągłej modernizacji w sposób, który najlepiej służy interesom publicznym, jak i również społeczności FreeBSD. Brawa dla ludzi, którzy wspomagają open source, szczególnie dla tej fundacji, bo oni naprawdę robią bardzo, bardzo dużo, a wymienione kwoty na pewno pomogą w rozwoju całego projektu FreeBSD, który no pod niektórymi względami jest do tyłu, za Linuxem i to dość sporo, ale miejmy nadzieję, że taka pomoc finansowa zdecydowanie im pomoże. Mimo że nie używam FreeBSD, niewiele wiem o BSD, to naprawdę trzymam kurde kciuki, bo warto, po prostu warto. 25 sierpnia to bardzo ważny dzień dla całej społeczności linuxowej, a jednak jest on bardzo pomijany w większości linuxowych mediów wszelkiego rodzaju. 25 sierpnia 1991 roku 21-letni fiński student Linus Benedict Torvalds umieścił słynny post na grupie mailowej systemu Minix. I teraz zacytuję ten post w całości, albo choć w taki sposób wyrazić ogromny szacunek, jaki mam do tego człowieka. Słuchajcie, bo przecież to, co on stworzył wtedy, zmieniło cały świat IT i to nie tylko zresztą świat IT. Witam wszystkich użytkowników Minixa. Tworzę darmowy system operacyjny, to tylko hobby, nie będzie duży i profesjonalny jak GNU. Nie wiecie, czym jest GNU? GNU to projekt Richarda Stallmana zaczęty w latach 80. Jednakże nie rozwinął go, bo brakowało mu bodajże jądra do tego, tak? Słuchajcie, i teraz tak. Będzie to system operacyjny dla klonów AT386, 486, pisze tutaj Linus. To się rozwija od kwietnia i zaczyna być już gotowe. Chciałbym poznać opinię na temat rzeczy, które ludziom się podobają albo nie podobają w Minixie, ponieważ mój system operacyjny trochę go przypomina. Jest taki sam fizyczny układ systemu plików, przy czym praktycznych. Obecnie przeportowałem Bash w wersji 1.08 i GCC 1.40 i wszystko wydaje się działać. Oznacza to, że w ciągu kilku miesięcy otrzymam coś praktycznego i chciałbym wiedzieć, mówi Torvalds, jakich funkcji większości ludzi by chciała. Wszelkie sugestie są mile widziane, ale nie obiecuję, że je zaimplementuję. Podpisano Linus. PS. Tak, jest wolny od jakiegokolwiek kodu Minix i ma wielowątkowy system plików. Nie jest przenośny, bo używa przełączania zadań 386 itd. i prawdopodobnie nigdy nie będzie obsługiwał niczego innego niż dyski twarde AT, ponieważ tylko takie mam. Oj, panie Linus, wielka, zarąbista robota. Tak bardzo, bardzo dziękuję za to, co wtedy zrobiłeś. Dla nas wszystkich. Dzięki. Nie tylko LibreOffice Linux żyje, czyli Karl Schwan, programista KDE, ogłosił wydanie nowej wersji pakietu biurowego Caligra 4.0 typu open source. Cytując część artykułu z portalu 9to5 Linux, największą zmianą w Caligra 4.0 jest nowoczesny wygląd dzięki przeniesieniu do Qt6 i KDE Framework 6, a także gruntowna przebudowa interfejsu użytkownika obejmująca nowy projekt paska bocznego, który jest dostępny dla komponentów Caligra typu Words, Caligra Sheets i Caligra Stage. Teraz zacytuję część artykułu z portalu howtogeek.com. Caligra Words, czyli edytor tekstu, oferuje teraz efekt cienia, aby zdefiniować obramowania dokumentu i również mamy tutaj zaktualizowane okna dialogowe Style Manager i Page Layout. Caligra Sheet, czyli aplikacja arkusza kalkulacyjnego, utraciła swój system skryptu z powodu nieutrzymywanego frameworka nazwanego Cross, ale są plany na przyszłe skrypty w Pythonie. Edytor komórek, w tym Caligra Sheets, został również przeniesiony z Dockera na górę widoku arkusza kalkulacyjnego, oszczędzając miejsce na ekranie.
Słuchajcie, to jest tylko taka malutka część zmian w całym pakiecie. Cały release notes dostępny na blogu Karla Szwana i tam jak najbardziej zapraszam. Kolejny news dla wielbicieli gamingu w multiplayerowym wydaniu. Jak wiadomo, od kilku lat jest możliwość uruchomienia jednego z najlepszych MMORPG na Pingwinie, a chodzi tu konkretnie o The Elder Scrolls Online. Gra była możliwa do grania już od praktycznie 2022 roku wraz z dodatkami, ale jej uruchomienie wymagało sporo poprawek i kombinacji, a stabilność była naprawdę bardzo różna. Niedawno, bo 29 sierpnia, twórcy gry, czyli ZeniMax Online Studios oraz Bethesda Softworks, oficjalnie ogłosiły na stronie internetowej ESO, cytuję: z przyjemnością ogłaszamy, że The Elder Scrolls Online ma teraz status playable na Steam Decku i Linuxie. Oznacza to, że gracze Steam ESO mogą teraz zapuścić się w drugą erę Tamriel, korzystając z przenośnego urządzenia do gier na PC. Nigdy więcej nie przegap nagrody Daily Login. Słuchajcie, jeżeli grasz na Steamie i masz Steam Decka, po prostu znajdź grę w swojej bibliotece, aby rozpocząć pobieranie. Pamiętaj, że chociaż gra jest oficjalnie grywalna, nie będzie miała pełnego statusu zweryfikowana do czasu przyszłej aktualizacji, co oznacza, że możesz napotkać nieoczekiwane problemy z interfejsem np. użytkownika. No proszę, da się, oczywiście, że się da. Oby więcej dużych deweloperów postępowało w ten sposób. A to dlatego, że linuxowy gaming ma się coraz lepiej, głównie dzięki wytężonej pracy z deweloperów z Valve oraz ludzi od Protona, tak? Za to wielki, wielki szacunek dla nich. Jak coś, to bawcie się dobrze w ESO Online. Powoli kończąc dzisiejsze newsy, info od strony Microsoftu, a raczej jednego z portali, którego jest on właścicielem. Znany w branży IT serwis LinkedIn, umożliwiający komunikację głównie między specjalistami IT, zmienia podstawową platformę, na którą pracują jego serwery. Dotychczas głównym systemem, jaki był stosowany, to CentOS w wersji 7, ale jako że ta wersja zbliża się ku końcowi, postanowiono zmienić go na Azure Linux, czyli dawniej się to nazywało CBL Mariner, który lata temu prezentowałem na kanale Świat Linuxa. W sumie nie jest to dziwna i zaskakująca decyzja, bo LinkedIn należy od dawna do Microsoftu, więc wybranie na przykład, nie wiem, Rela czy Slesa byłoby dziwną decyzją, już nie wspominając o jeszcze dziwniejszej możliwości decyzji typu otwarte forki, tak jak Rocky czy Alma Linux na przykład, nie? Słuchajcie, zacytuję tutaj część pisu z blogu LinkedIn Engineering. Migracja floty LinkedIn do Azure Linux Microsoft była strategiczną decyzją, która wiązała się z wieloma rozważaniami i wyzwaniami. Jej pomyślne wykonanie przyniosło znaczne korzyści, od oszczędności kosztów po zwiększone bezpieczeństwo i elastyczność. Osiągnęliśmy oba kluczowe cele. Zapewniliśmy nowoczesny, bezpieczny system operacyjny, aby niezawodnie obsługiwać członków LinkedIn na całym świecie i dostarczamy członkom innowacyjne nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji dużo szybciej. Dzięki przyjęciu rozwiązań typu open source, LinkedIn we współpracy z Microsoft wykorzystał moc innowacji napędzanych przez społeczność i odblokował nowe poziomy wydajności, zwinności i konkurencyjności. Niemniej jednak staranne planowanie, kompleksowe szkolenie i stałe wsparcie były niezbędne, aby przejście przebiegło płynnie i zmaksymalizowało długoterminową wartość migracji. Piękna papka marketingowa, taka, że głowa mała. Ale słuchajcie, to po prostu ma sens, tak? No po co przechodzić na obcy de facto system, jeżeli Microsoft ma tą swoją platformę całą, tak? Microsoft Azure, która stoi na tych systemach, więc po co iść gdzie indziej korzystać z innych systemów, jeżeli mamy wszystko pod tym, nie? No w sumie się dobrze stało. Oby tylko wszyscy użytkownicy LinkedIn na tym pozytywnie skorzystali. Teraz kolejne info od Microsoftu, ale za to bardzo ważne dla całego ekosystemu Linuxa i nie tylko. 27 sierpnia Microsoft oficjalnie ogłosił o przekazaniu całego projektu Mono pod opiekę społeczności programistów Winnie. Wine! Zacytuję teraz cały post, jaki pojawił się od Microsoftu na stronie projektu Mono. Uwaga, tłumaczenie maszynowe.
Projekt Mono jest ważną częścią ekosystemu .NET od czasu jego uruchomienia w 2001 roku. Firma Microsoft została zarządcą projektu Mono po przejęciu firmy Xamarin w 2016 roku. Ostatnie główne wydanie projektu Mono miało miejsce w lipcu 2019 roku, a od tego czasu wydano tylko drobne poprawki. Teraz tak, ostatnie wydane poprawki miały miejsce jeszcze w lutym tego roku, czyli 2024. Z przyjemnością informujemy, że organizacja WinniHQ przejmie rolę zarządców projektu Mono w górnym biegu w winni-mono przez Mono GitLab. Kod źródłowy w istniejących repozytoriach Mono i innych repozytoriach pozostanie dostępny, chociaż repozytoria mogą zostać zarchiwizowane. Pliki binarne pozostaną dostępne przez okres do 4 lat. Firma Microsoft utrzymuje nowoczesny fork środowiska wykonawczego Mono w repozytorium .NET Runtime i stopniowo przenosi obciążenie do tego forka. Ta praca jest już ukończona i zalecamy, aby użytkownicy Mono i opiekunowie struktur aplikacji opartych na Mono przeszli na .NET, co obejmie pracę z tego forka, cokolwiek to znaczy. Chcemy uznać, żeby projekt Mono był pierwszą implementacją .NET na Androidzie, iOS, Linuxie i innych systemach operacyjnych. Projekt Mono był pionierem platformy .NET w wielu systemach operacyjnych. Pomógł uczynić wieloplatformową platformę .NET rzeczywistością i umożliwił jej pokazanie się w wielu nowych miejscach, a my doceniamy pracę tych, którzy byli tu przed nami i to tworzyli. No, dziękujemy wszystkim programistom Mono. Tak to napisał Microsoft. No myślę, że dobrze się stało. Może będzie łatwiej łani to wszystko poogarniać i tak dalej, i tak dalej. Oby. Na koniec news o Ubuntu, a dokładnie o wydaniu przez Kaolinka pierwszego wydania punktowego, czyli Ubuntu 24.04.1. Cytując część artykułu z portalu 9TV Linux, po 2-tygodniowym opóźnieniu wersja Ubuntu .1 została dzisiaj opublikowana przez Canonical dla wszystkich oficjalnych dystrybucji, forków, tak? Jest to pierwsza wersja tutaj punktowa wspierana przez Canonicala. Wydanie punktowe zostało opracowane jako zbiór poprawek i zabezpieczeń i aktualizacji oprogramowania, które zostały wydane od kwietnia 2024 roku. Jest ono przeznaczone dla tych, którzy chcą wdrożyć Ubuntu najnowsze na nowych komputerach bez konieczności pobierania setek aktualizacji z repozytoriów w trakcie lub po instalacji. Oprócz wszystkich zaktualizowanych pakietów, to pierwsza aktualizacja punktowa ułatwia również dołączenie maszyn Ubuntu do sieci z komputerami z Windows na pokładzie i przy okazji integracją z Active Directory. Wydanie kolejnej wersji punktowej Ubuntu 24.04.2 LTS jest planowane na luty 2025. Słuchajcie, kończymy. Wiem, że długo, ale newsów, tak jak widać, było sporo. Niektóre dość ciekawe. No te od Microsoftu to też bardzo, bardzo fajne. Fajnie, że FreeBSD otrzymało taką kapustę, powiem to tak, kasiorę kapustę, bo naprawdę oni powinni wyskoczyć sobie mocno do przodu. Dobra, widzimy się w następnym filmie na kanale Świat Linuxa. Mam nadzieję, że ten był nawet w miarę sensowny. Łapki, komentarze, dzięki za całe wsparcie, jakie oferujecie temu kanałowi. No i co, trzymajcie się gorąco, do miłego następnego, pa, pa, pozdrawiam, Bartek, cześć.